Cześć, to ja, niesforny Mikołajek, wierzcie mi. Nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś. Każdego dnia coś innego, a planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest, każdy z was polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Bezsenna noc. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. A wieś. 2 dni na łonie Atury. Miała pani cudowny pomysł. Dzieci naprawdę odpoczną. Zauważył pan, że są dużo spokojniejsi niż w szkole? Chłopaki, chodźcie zobaczyć, co znalazłem. Popatrzcie na te czereśnie, aż się proszą, żeby je zjeść. No to się poczęstujmy. Czekajcie, jesteście pewni, że można? Pewnie. Tłuszcz cię obleciał, czy co? A wy tam czego? To nie wasze czereśnie. Złazić mi z drzewa i to już. Do roboty! Noc niedaleko, trzeba postawić namioty. I żebym was tam więcej nie widział, bo będzie kara! Jeden namiot na 2 osoby. Mikołaj z Eusebiuszem, Kleofas z Alcestem, Gottfried z Rufusem, Maksencjusz z Joachimem, a Ananiasz... Ananiasz śpi sam. To pańska gitara? Tak, chętnie pograłbym pani w trakcie czuwania. Wspaniały pomysł, bardzo pan miły, dziękuję. Pójdę zobaczyć, czy te małe czorty dają sobie radę. Co się z tym robi? Dawaj, nie dojdę, pokażę ci. Nie jesteś mi potrzebny, pajacu. A możesz to powtórzyć? Cóż to? Bawicie się w rozbójników? To przez niego! Kłamca! Popatrzcie mi głęboko w oczy. Skoro tak, to was rozdzielam. Eusebiuszu, będziesz spał z Ananiaszem. O nie, to niesprawiedliwe. A ja co, mam spać zupełnie sam? Tak, to będzie dla was nauczka. Musimy zrobić ognisko dla czuwających i potrzebuję ochotników, którzy nazbierają suchych gałęzi. Tak, ognisko, ale fajnie! Spanie przy ognisku w nocy, całkiem jak w westernie. Ale zbierajcie tylko to, co suche. Będzie się pięknie paliło. Jakiś wąż! Wąż? Jesteś pewien? Tak, tutaj, pod krzakiem, jest co najmniej taki, o! Dobrze, dobrze. W naszym regionie nie ma takich dużych węży. Ale lepiej być ostrożnym. Stójcie, ja sobie z nim poradzę. Już go mam. A na pierwszy rzut oka... Ten wąż to zwykła lipowa gałązka. On się boi gałązki, ale tchórz. Powtórz to jeszcze raz. Tchórz. I świetnie. Nie ma gitary, nie będzie czuwania. Kara musi być. To nic poważnego. Z łatwością ją pan naprawi. Oczywiście, ale... Więc może by odwołać karę? Zapowiadał się taki miły wieczór. Dobrze, ja... tak... No, te. Tym razem zawieszam karę. Tak! Na przyszłość bądź bardziej uważny. Unikniesz takich kłopotliwych sytuacji. Oj.
panie Dibon. Ale co pani robi w moim namiocie? Nie, zapytałabym raczej, co pan robi w moim namiocie. O, przepraszam, są takie podobne. Trzeba być bardziej uważnym. Wtedy można uniknąć takich kłopotliwych sytuacji. Brawo! Pięknie! Chyba nadeszła pora, aby się położyć. Ma pan rację, panie Dibon. No już, dzieciaczki, do spania. Mam spać z kujonem? To przecież jakiś koszmar. Prawdę mówiąc, nie chce mi się spać. Powiedz raczej, że się trzęsiesz ze strachu. Wcale nie. Beznadziejny żart, wiesz? Przyznaj, że się bałeś. Ja nigdy się nie boję. Mam udowodnić? Proponuję bezsenną noc. Co to takiego? Noc spędzona razem na opowiadaniu dowcipów. Mnie to nie bawi. Rozumiem, że się boisz przejść przez obóz w nocy do mojego namiotu, co? Wcale nie. Mogę przejść, ale lepiej byłoby u Gottfrieda. Wiecie, jest daleko od namiotu Rosoła, więc będzie bezpieczniej. Tak, powiedzcie chłopakom, a potem udajemy, że idziemy spać. Alcest już poszedł, teraz kolej na nas. Strasznie ciemno. Cii, to namiot Rosoła. Napad! Ratunku! Kleofasie, co ty tutaj robisz? Chyba ja nie wiem. Może jesteś lunatykiem? Tak, właśnie tak. Tak, no cóż, zaprowadzę cię do namiotu, żebyś tu nie spał na stojąco i nie opowiadał bredni. Nie masz tu nic do szukania. Zaraz powiem pani. Ja chyba... nie wiem, ja jestem lunatykiem. On również jest lunatykiem? Pewnie jest w toalecie. No śpij dalej, ja też wracam do siebie. Długo szedłeś. To przez Rosoła przyłapał Kleofasa, ale ja się na szczęście ukryłem. Nic dziwnego, tchórzu! Chyba nie będziesz zaczynał od nowa. Bo co? Cicho bądźcie, bo nas nakryją. Dobrze. Kto pierwszy opowiada? Może tym razem ja? Twoje dowcipy są beznadziejne. Tylko Kleofas zna najlepsze. A może pójdziemy na czereśnie? Niekoniecznie. A czego się boisz? Ja? Zobaczysz, że wejdę pierwszy. Okaże się, kto się boi. Nie myślcie, że będziecie się nażerać sami. Idę z wami. Idziemy z nimi? Chcesz wyjść na tchórza? No to ruszamy. Biorę latarkę w razie czego. Zajadacie się bezkarnie czereśniami, ale Rosół zaraz się o tym dowie. Nie, Ananiasz, dołącz do nas. Są znakomite. Zobaczysz, są przepyszne. No, przynajmniej raz wszyscy się zgadzają. Te czereśnie są naprawdę smaczne. Rosół, kryć się! Chyba słyszałem jakieś krzyki. To pewnie zły sen, wszystko w porządku. Jednak posiedzę chwilę przy ognisku i sprawdzę. Musimy wracać od strony lasu.
Uważajcie, ktoś tam jest, przed nami! To tylko krzak! Zgaś to! Mogą nas zauważyć! Idziemy! Co to był za hałas? Nic, nic, chodźcie! Ale mnie nie zostawicie, co? Cii, jesteśmy! Proszę pana, tam jest jakieś zwierzę. Co? Znowu coś się stało? Mikołaj zobaczył zwierzę. Uspokójcie się, to pewnie znowu jakaś gałąź albo cień. A? No, zwierzę! Chwyciło mnie za nogę! Ten pański potwór to tylko śledź od namiotu. Cienki, żeby zwieść rosoła trzeba nie lada odwagi. Już nigdy nie nazwę cię tchórzem. Poprośmy go, żebyśmy mogli spać razem. Nie będziemy się kłócić. Cóż, nie lubię spać sam. Troszkę się jednak boję. Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Bestfilm. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Bień. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Karsan.